Cześć, z tej strony Marcin Gortat, zawodnik reprezentacji Polski i drużyny Phoenix Suns, prosto z NBA. Chciałem powiedzieć, że WF jest tą dziedziną, która pomogła mi najbardziej. To był pierwszy mój dotyk, kontakt ze sportem, kiedy mogłem tak naprawdę trenować i lekkoatletykę, grać w piłkę nożną i grać w koszykówkę. Dlatego zachęcam wszystkich młodych adeptów sportu, wszystkich uczniów do tego, żeby chodzili na WF, ponieważ to jest najlepsza forma rozwoju dla Was w tak młodym wieku i myślę, że sama praca z pedagogiem również podniesie Wasze wartości. Dlatego pamiętajcie, wielki sport zaczyna się od WF-u. Pozdrawiam. WF to początek mojej drogi do Mistrzostwa Świata. Pamiętajcie, wielki sport zaczyna się od WF-u. Radosław Kawęński. Cześć, nazywam się Bartosz Kurek, jestem reprezentantem Polski w siatkówce. Za moich czasów nie chodzić na WF to był wielki wstyd. Mam nadzieję, że nie popełniacie teraz tego błędu. Pamiętajcie, nie mieć stroju to być największą łamadą. Cześć, nazywam się Paweł Korzeniowski, jestem aktualnie wicemistrzem świata. Wszystko zaczęło się od lekcji WF-u. Wielki sport zaczyna się od WF-u. Konrad Czerniak, brązowy medalista Mistrzostw Świata w pływaniu. Gdyby nie zajęcia z WF-u, nigdy nie zostałbym mistrzem świata. Nie rezygnujcie z zajęć WF-u. Cześć, nazywam się Marcin Możdżonek. Chcę Was zachęcić do jak najaktywniejszego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego. Za moich czasów tylko leszcze nie chodzili na zajęcia z WF-u, a jestem tak stary, że jeszcze gimnazjum wtedy nie było. I pamiętajcie, że od WF-u zaczyna się wielki sport.